Ło! Imprezę urodzinową od Milki wspominam mega bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wy również. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Tak naprawdę sam nie wiem jeszcze, jak się przyjął, ponieważ nagrywam to tego samego dnia, ale impreza jak najbardziej była udana. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wybiorę się w podróż, ponieważ radary na serwerze wykazały, że coś dziwnego pojawiło się nieopodal nas. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku, jeżeli odcinki wam się podobają, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek superanski z Palionowa oczywiście. No i tak jak to jest już chyba taką tradycją tego kanału, musicie sobie zapamiętać, że tak jest zawsze. Myślę, że o tym doskonale pamiętacie. Odcinki codziennie o godzinie 19:19, a na kanale Szczypson Plus codziennie o godzinie 16:16. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wybiorę się w wielką podróż. Ponieważ okazało się, jakby radary naszego serwera wykazały nowe życie. Nowe życie powstało gdzieś tutaj na Palionowie. Totalnie nie wiemy, o co chodzi. Wiemy, że nie jest to mob. Wiemy, że nie jest to nic jakby, że nie jest to żaden zwierzak. Wiemy, że powstało nowe życie i totalnie nie wiemy, kto to jest. Ale na pewno nic, co było tu od zawsze. Więc muszę po prostu to sprawdzić. Jestem sam w dzisiejszym odcinku, ponieważ uznałem, że chcę to zrobić sam. Chciałem jakby wyruszyć w podróż życia, żeby po prostu znaleźć tą nietypową rzecz. Słuchajcie, radary gdzieś wskazywały, że jest to za naszym zamkiem, czyli gdzieś w tamtą stronę. Ja wiem, co tam jeszcze było. Tam kiedyś była też moja wioska, w której wiadomo sobie... Oła, kurczę, widzicie, nie mam założonych butów, prawie zginąłem. W tamtą stronę też była wioska, w której ja zaczynałem moją podróż na Palionowie. Moją przygodę na Palionowie. Tam gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc gdzieś w tamtą stronę to niby się pojawiło, ale nie ma konkretnych danych, więc po prostu pójdę gdzieś w tamtym kierunku i może coś znajdę. Oczywiście będę się pomagał, będę sobie żelkiem, ponieważ no nie mam czasu tutaj, wiadomo, kroczyć tak długo na piechotę. W sumie to jest noc, w sumie to popełniliśmy błąd, że wybraliśmy się w nocy na taką wyprawę. Wiecie co, ja może jednak wrócę do Palionowa i jednak się położę w wyrku, żeby wiadomo, móc sobie odpocząć. Na szczęście jestem sam na serwerze, więc nie będę musiał czekać na nikogo, żeby też się położył do łóżka i żebym mógł zasnąć, więc na szczęście nie będę musiał nikogo o to prosić, ale no chyba, że to nowe życie tam jest, ale mam nadzieję, że to nowe życie, jeżeli tam jest, to też teraz śpi, ponieważ o tej godzinie wszyscy powinni pójść spać. Dobra, słuchajcie, idę sobie tam na górę do tego pokoju, do mojego pokoju, wiadomo, żeby się przespać. W ogóle za niedługo też będę budował domek z Milki, ponieważ postanowiliśmy razem zamieszkać. No i wybraliśmy nawet miejsce, jak już na odcinku widzieliście. I tam, co prawda, budowa jeszcze stoi w miejscu, ale mam nadzieję, że za niedługo się coś tam ruszy i będzie na pewno lepiej. O, widzicie, wstałem, jestem wypoczęty, więc lecimy sobie już w tamtą stronę, żeby był dzień, wiadomo, żeby w nocy nie kroczyć takimi niebezpiecznymi ścieżkami. O nie, w tą stronę, pomyliłem sobie strony. Niebezpiecznymi ścieżkami tego serwera, ponieważ nie ukrywam, że są tutaj też takie miejsca niezbyt miłe dla nas, więc trzeba uważać. Wow, jak idealnie wpadłem pod drzewo, ale jestem super. Dobra, lecimy dalej w tamtą stronę. Gdzieś tutaj jest ta wioska, w której ja zamieszkałem. O, tam jest, widzę ją, dobra. Ale to gdzieś było tam, w sensie, nie wiem, idziemy gdzieś w tą stronę. Widzę tą wioskę, ale może niespecjalnie będę o nią zahaczał, ponieważ... nie wiem, czy to jest taki sens, w sensie to na pewno, chociaż nie wiem, może chodzi o tą wioskę. Dobra, pójdę może w nią, w tą stronę tej wioski, widzę już ją, więc jestem niedaleko. Może to w tej wiosce się coś stało, ale wątpię, żeby ktoś postanowił sobie w mojej wiosce, w której ja rozpoczynałem, którą już tak naprawdę ograbiłem prawie całą, żeby ktoś w niej rozpoczynał nową przygodę tutaj jakąś, żeby jakaś nowa postać tutaj w ogóle w tą akurat wioskę sobie wybrała, jak tu jest tyle wiosek na tym Minecrafcie. Więc wątpię, żeby to chodziło o to. No ale a nuż, zobaczymy, może tutaj coś się wydarzy. Może ten, no kowal, tu kowal, w którym co to jest? Co to jest? Ej, tego to się nie spodziewałem, naprawdę. Że ja w tym, tam jest jakiś w ogóle, ty, Manticora tam lata. Jakie to jest nawiedzone miejsce w ogóle. Kochani widzowie, co tam się dzieje? Co to jest, jakaś wieża z takimi czerwonymi, my mamy takie zielone. Nie wiem, czy kojarzycie ten szafir, przez który wychodziłem od nas z zamku, jest zielony. Tu są takie czerwone. Ja nie mogę, ja już jestem obsrany. Czekajcie, zaraz tam pójdziemy. Tu wiadomo jest wioska, w której ja zaczynałem swoją przygodę. Kto pamięta, to napiszcie koniecznie w komentarzu, że pamiętacie. Nie wiem, ciekawe, kto jest z tamtych czasów tutaj ze mną. Myślę, od tamtego czasu sporo się pozmieniało. Też sporo nowych osób jest u mnie na kanale, więc mogłeś trochę pozmieniać. Właśnie,
Zapomniałem o tym powiedzieć. Słuchajcie, 40 tysięcy subskrypcji ostatnio wybiło na moim kanale. W sumie ostatnio to już troszkę dawno, ponieważ w sumie to wczoraj chyba. Tak, wczoraj. Wczoraj wybiło 40 tysięcy u mnie na kanale, ale wy to widzicie dopiero we wtorek, co oznacza, że to było w sobotę. No, nie będę ukrywał, że troszkę czasu minęło. Przepraszam, że tak późno za to dziękuję, ale naprawdę mega, mega się cieszę, że te 40 tysięcy udało nam się tak szybko wbić. No i 10 tysięcy na plusie, więc to jest też w ogóle dla mnie totalny kozak. No nie wiem, co się dzieje totalnie. Dobra, słuchajcie, tu widzę, że jest jakieś przejście. Nie wiem, do czego to prowadzi, ale widzę, że skręca w prawo, więc prawdopodobnie idzie tam. Ja się boję tam. Jeszcze czekajcie, podejdę do tego muru. Może coś tu... Ej. Tam jest jakiś nick. Tam jest jakiś nick. O kurcze. O kurczaczki. Chyba ten ktoś, kto tu się wprowadził, jednak tutaj jest. Ja nie mogę, widzę, że coś tam robi. Ja już się boję, ej, dobra. Ciekawe, czekajcie, idę tu na shifcie, żeby mnie nie widział może. Czekajcie, no widzę, że jest gdzieś tam. Tam jest jakieś pole, on chyba na polu siedzi. On chyba na polu siedzi, coś sadzi chyba. Czekajcie, idę na shifcie, gdzieś tu boczkiem. Królik, ja nie mogę, królik tu jest, jak się wystraszyłem królika. Ej, dobra, czekajcie, on tam się rusza, on coś tam robi. Widzicie, tu widzę pole jakieś. Czekaj, to jest pole chyba. Jest tutaj, już jest tak blisko, jest blisko. Musimy uważać na niego. Musimy uważać. Czekaj. Zobaczę go. To jest jakiś zombiak. To jest jakiś zombiak. Co jest grane? Kto to jest? To jest jakiś zombie, przecież. Nie widzieliście to? Zombie, który se normalnie na polu sieje. Co się wydarzyło na tym palionym w tym momencie? No. Przecież to jest potwór, to normalnie powinno na naszych radarach pokazać, że to jest potwór. A to jest jakiś... Mógł nas zobaczyć. Już nie raz, już dwa razy mógł nas... Idzie tu, czekajcie, chowam się. Czekajcie, jest tutaj gdzieś obok. Dobra, on tam coś pracuje w ogóle, ja nie wiem, kto to jest. Nie wiem, może... Czekajcie, ja może stąd wyjdę i tam na jakiś mur wejdę. I po prostu z muru na niego popatrzę. Bo totalnie nie mam pojęcia... Skąd on się tu wziął? Tu jakby powspinamy się na mur i z góry na niego popatrzymy, co on tutaj takiego konkretnego robi. To jest jakaś dziwna postać w ogóle. Ja nie mogę, jakim jestem w szoku teraz. Ty, on wszedł do tej wieży. Ja nie mogę. Czekajcie, wystrzelę się tutaj do góry. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Czekajcie, gdzie on jest teraz? Jest na górze. Jaki on ma nick? Wojtini ma nick jakiś taki, tak z tego co widzę. Stanął se na balkonie. Halo! Nie! Co ty tam robisz? Co ty do mnie wołasz? Halo? Zostaw mnie! Kim ty jesteś? Kim? Co on do mnie woła? Co to jest? Aha, wstrzeliłem się tu do ciebie! Co jest grane? Kim ty jesteś? Zejdź tu na dół. Uprzedzam. Mam Tiger Sworda, to jest najpotężniejszy miecz w tej grze. Ja mam żelazny miecz, co ty gadasz? Co ty z tym żelaznym mieczem? Do kogo ty, jaki podjazd w ogóle? Słuchaj, co ty tu robisz? Nie masz zbroi, jesteś nikim. Jak ty mnie znalazłeś? Ja się zastanawiam, co ty tutaj robisz. Odzwij się ode mnie. No dobra, ja stoję dalej, ale porozmawiajmy. W ogóle to, widzę, że ma skorpiona tu w ogóle. Co to ma? Krzysio. To jest mój ulubiony przyjaciel, to jest Krzysio. Krzysio jest skorpionem. No widzę, że jest skorpionem. Odejdź od niego. No nie podchodzę, zostaw mnie. Jak mnie uderzysz, uprzedzam, że jedno machnięcie tego miecza potężnego i wąchasz kwiatkę. Odejdź. Słuchaj, dalej. Ja chcę porozmawiać tylko. Czemu ty jesteś taki agresywny? Chciałem się spytać, skąd się tu wziąłeś. No, przyszedłem. Znaczy, to było tak. Opowiem od początku. No dobra. Żyłem sobie na swoim świecie, wszystko było fajnie, miałem dom, miałem rodzinę, było fajnie. No i jestem tutaj nagle, nie wiem o co chodzi. No i znalazłem się w takim miejscu, tam w tamtej wiosce się, nie wiem, byłeś tam? No, tak, byłem. No ja w tej wiosce zaczynałem. No. A. Co? Ja też w niej zaczynałem. No, ale dobra, nieważne. Byłem tam. Nie machaj tym mieczem przy mnie. Dobra, sorry. I co ty masz, RLS? Zespół niespokojnych nóg, że tak biegasz? No ja jak rozmawiam, to ja po prostu chodzę. A, no dobra. No to mnie uspokaja, bo teraz się troszeczkę boję. Dobra, rozumiem. Jestem troszeczkę, no, niespokojny, ale odejdź dalej. No dobra, no przecież jestem daleko, słucham cię. No to tak. No zrespiłem się w tamtej wiosce, no i znalazłem tutaj takie miejsce, no i się tutaj osiedliłem po prostu, no tyle w temacie. Tutaj no jest dobra, moja powiem ci szczerze, ładnie to wygląda, jestem w szoku. Tego tu nie było, jak ja zaczynałem obok w tej wiosce. Podoba mi się. No ja tutaj jestem, no nie wiem, straciłem rachubę, no ale już troszeczkę tutaj jestem. Tak? No widzę właśnie, przecież to nie powstaje w jeden dzień, nie? A ta Manticora to też jest twoja?
Nie, to nie wiem, co ona tutaj robi. Lata tutaj sobie, ale dokąd mnie nie atakuje, ja też. Dobra, nie ale sobie. Słuchaj, ja schowałem miecz. Schowaj swój miecz. Manticora, Manticora. Jak ty na to wołałeś zawsze? No nie wiem, latający koń. A to jest bardziej lew latający, wiesz? A, no to latający o, lew. Widzę, że marchewki jesz. Właśnie powiedz mi, co ty jesz? Bo widzę, że jesteś zombiakiem. No, ja jem tak, patrz, jem tak. Znaczy, no. Jem króliki, tutaj mam zagrodę królików i w ogóle tutaj szukałem. Skoczą. Mi parę uciekło królików i karmię je marchewkami. Muszę iść poszukać ich, bo mi uciekły. A, rozumiem. Cip, król. O, tutaj jest. No. Tu jest. No, ale patrz, jaki on jest. Pa, jak skaczą ci po polu. No ja nie wiem, bo ja nie chcę uprawy zniszczyć. No nie wiem, może zabij. O kurczę, creeper! Dobra, zabiłem go. Jezus, jak było blisko. Dobrze, dzięki. O, nie ma problemu. Gdzie jest kolejny zając? Królik. Czekaj, tu o, gdzieś, tu na polu. No, ale jesteś brutalny. Mam go, odejść. No dobra, no przecież się nie zbliża, ale schowaj miecz. To ty jesteś jakiś no taki negatywny nastawiony. Ja musiałem tych królików ten, tego. No. Aha, no dobra, no rozumiem, dobra. Dobra, no nie wiem, o tu masz w ogóle portal do netheru, widzę. No tak, zrobiłem sobie. No dobra. Fajnie. Trochę dziwne. A powiedz mi... Dlaczego dziwne? No nie wiem, no bo nie wiem, ty jesteś potworem, więc... Znaczy widzę, że jesteś... No nie, no nie odbierz tego źle, no po prostu wyglądasz jak zombie, nie? Dla mnie to jest potwór. Jak zombie? Ja no, nie mam lustra, to skąd mam wiedzieć, jak wyglądam? No dobra, to czekaj, pokażę. Ja wyglądam tak jak ty? Czekaj, no nie, no czekaj, ogarnę ci lustro. Mam tutaj... Kurczę, no mam tutaj, no nie, no dobra, patrz, przejrzyj się w diamencie, bo jest taki wypolerowany, przejrzyj się w diamencie, zobaczysz jak wyglądasz. Tu rzuciłem ci go, ślepy jesteś. Gdzie on jest? Tu. A, no troszeczkę. Jestem taki brzydki? No jesteś po prostu taki, ja dlaczego nie jak. Dlaczego jestem zielony, a ty jesteś żółty? Bo ty jesteś zombim, tak, no nie wiem, widziałeś kiedyś zombiaka? Czekaj, znajdę ci jakiegoś może. Tak, no widziałem. No to wyglądasz identycznie, zielone. Tylko jesteś troszkę bardziej wyewoluowany, że tak to ujmę. Powiedz mi, no to wiesz dlaczego co? Ja tak wyglądam, a ty wyglądasz inaczej? No nie wiem, będziemy musieli do tego jakoś dojść, bo szczerze mówiąc nie wiem. Co tutaj jest na dole? Tam jest więzienie. A na ja co to tutaj więzienie? Sobie schodzę. O, tutaj jest taki... O nie, to jest ogr. To jest ogr. O, co ty więzisz ogra? Jaki ty jesteś potężny. No więzę ogra. Ty jesteś potężny. I tutaj mam jeszcze szkieleta. A mogę tu zejść? Mogę... Ale Krzysio mnie atakuje! No to po co go uderzyłeś? No nie uderzyłem Krzysio, go, po prostu na mnie poszedł na mnie. Krzysio, chodź tu, wracaj. Zostaw go. Tu, na dół. Do nory. Krzysiu. Krzysiu się nie słucha. Ty, spadł. Już, możesz zejść. No, tam go zapędziłem. Dobra, rozumiem. No i, a dobra, no i co, i ty masz ogra mówisz, tak? Kurczę, jak go nazwałeś? Ogra. Nie wiem, nie nazwałem go, to jest po prostu ogr. No to jak ogr to bym go... No schowaj ten miecz, bo ja się nieswojo czuję przy tobie, jak ty masz ten miecz. Jak ogr to będzie Szrek. No też tak właśnie pomyślałem właśnie o tym, że powinien się nazywać Szrek. A tu jest szkielet, po prostu szkielet. A oni się lubią, widzę, bo się nie atakują. Nie wiem. No dobra, no rozumiem, dobra. No dobra, dziwne. No nigdy nie spotkałem takiego miejsca, jestem pod wrażeniem, szczerze mówiąc. A na górze, co tam masz na górze? No, mieszkasz tam? No, możesz sobie zajść sprawdzić. No dobra, wejdę. Chodź ale mam nadzieję, że mi nic nie zrobisz, jak tu wchodzę. A, bo się trochę, nie. Się nie będę ukrywał, że się... Nie. No schowaj ten miecz! No ale... No się trochę ja cykam. Tak z mieczem chodzę. No ale to nie przy mnie, bo ja się boję ciebie. Nie wiem w ogóle, jakie tak, masz zamiary. Tu mam takie czerwone sobie znalazłem, tu mam łóżko, łoże królewskie. Bo będę królem po prostu. Aha. Jestem królem tego miejsca. No to i tutaj rozumiem, mam magazyn. Dzisiaj zrobiłem, dlatego no, tutaj nic nie ma. A, no rozumiem. No dobra, no ale masz przynajmniej magazyn. Piecyki też masz. W ogóle wiesz, że tu są takie lepsze piece do zrobienia? Nie. Jakie piece? Czekaj, pokażę ci chyba. Albo nie pokażę ci, bo nie mam tyle surowców. Ale to kiedyś ci pokażę może. Bo można zrobić żelazne, złote jak i diamentowe. Jak kiedyś? Ty się stąd wyprowadzasz za chwilę. No to mówię, że kiedyś tu przyjdę jeszcze i ci pokażę, no nie będę tu przeżyć o całe życie, nie? No ale dobra, no to tak to wygląda, no okej. Bo mi tu dobrze było samemu. Tak? I nie potrzebujesz nikogo? Znaczy nie wiem, co tam jest dalej. A, nie wychodziłeś stąd nigdzie dalej? Nie, no tylko przy wiosce byłem i tutaj znalazłem, tutaj się osiedliłem, tutaj sobie żyję po prostu. Kurczę. Dobra, słuchaj, no... wiesz co, dobra, no ja będę wracał do wioski, bo się ciemno robi, więc nie będę tutaj, wiesz, jakby zatrzymywał czasu, no... Miło było poznać i nie wiem, może do zobaczenia. No, trzymaj cześć. Się, cześć. No, cześć. Ja nie mogę, jaka powalona akcja. Kto to jest w ogóle? Ja nie mogę, on tu ma szkielety, które mnie atakują. Jaki... Tu jest, schował się, czekajcie, zabiję go, bo on mnie uderzył. Dobra. Powalona akcja, nie wiem totalnie, kto to jest. Pojawił się nagle, no nie był jakiś
negatywnie nastawiony do mnie i nie chciał mi za bardzo krzywdy zrobić, ale nie będę ukrywał, że jestem trochę obsrany, bo jednak jest to jakiś zombie. Widzicie, no taki jak ten, tylko w białej koszuli. No nie wiem, dziwne, dziwne to jest dla mnie. Mam pewną teorię, skąd się to wzięło. Mam teorię, że po prostu kiedyś był zwykłym zombiakiem i ewoluował na... ewoluował, tak się mówi chyba tak. Na po prostu zombiaka, który jest w stanie trzeźwo sam myśleć i podejmować racjonalne decyzje. Patrz, jak dostałem strzałą w jaja. Ale jazda. Dobra. Słuchajcie, ja kończę odcinek w tym miejscu, bo nie wiem, co się dzieje totalnie i wolę o tym nie myśleć, muszę się z tym przespać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. A właśnie, ty, nie spytałem się go, czy on nagrywa na YouTubie też, bo tu jest wioska YouTuberów. Czekajcie, idę się go spytać jeszcze, czy on nagrywa na YouTubie, bo w sumie to jest ważne pytanie. Czy on tutaj sobie tak po prostu gra, czy nagrywa, czy co? Czekajcie, wejdę tu jeszcze raz. Mam nadzieję, że się nie wkurzy na mnie, że tu wchodzę po raz drugi. Pewnie poszedł spać i zeskoczył na dół. Jest na dole, czekajcie, zapukam w drzwi. Puk, puk! Halo? Czekaj, bo chcę się spytać. Chcę się spytać ważną rzecz, bo już sobie szedłem, ale naszło mnie jeszcze jedno pytanie. Chcesz ziemniaka na zgodę? Znaczy, to nie jest to pytanie, ale patrz, masz ziemniaka. Nie wiem, czy ci zasmakuje, ale masz ziemniaka. Nie smakuje ci ziemniak? Dobra, zabiorę ziemniaka, takiego obgryzionego, ale trudno. Słuchaj, pytanie moje bardzo ważne, czy ty nagrywasz na YouTubie? No, nagrywam. Serio? Ty masz kanał? I jak się nazywa kanał? Kanał się nazywa tak, jaki mam nick. Czyli Wojtini, podłoga, Wojtini, podłoga? Nie, po prostu, Wojtini. Wojtini po prostu. Wojtini. Czekaj! Co? Uciekaj! Co? Kto? Jakiś... Ten, nie wiem co to jest, jakiś pies dziwny. No taki jakby wilk to był, wiesz? No. No dobra, no ale dobra, czyli nagrywasz na YouTubie, ta? Tak. Dobra, tak, no to tyle, ja chciałem tyle wiedzieć, to ja już się może zmyję. To trzymaj się, ja se zobaczę, no obczaję se kanał, dobra. Dzięki, no, trzymaj się. No cześć. Dobra, słuchajcie. Ma kanał na YouTubie, nie wiedziałem, no dobra, spytaliśmy się go, czy ma, okazało się, że ma i też nagrywa, więc ja w tym momencie lecę sobie obczaić jego kanał i mam nadzieję, że zrobicie w tym momencie to samo. Jak znajdę jego kanał, to daję oczywiście link w opisie, żebyście sobie też mogli obczaić, co on tam tworzy. Ja jestem totalnie w szoku i nie wiem za bardzo, co się dzieje, więc wbijcie do niego na kanał. No i tyle, no i do zobaczenia w następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak dalej się ta akcja potoczy. Boję się, ale zobaczymy. Trzymajcie się, na razie, pa pa.